Otwieram sesję 8. kadencji Rady Gminy Adamówka. Witam Państwa. Witam Edwarda Ramuziewicza, wójta gminy Adamówka. Witam Łukasza Kominko, sekretarza gminy. Witam serdecznie wieloletniego sekretarza gminy Adamówka, pana Mariana Rznera. Witam panów radnych, panów sołtysów. Witam serdecznie panią protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych, obecnych w tej chwili na sali jest 14, a więc Rada może podejmować uchwały i inne ważne decyzje. Przedstawiam porządek obrad. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja wójta gminy z zakresu między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na preferencyjny zakup węgla, punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok, punkt ósmy podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok. Punkt dziewiąty podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Punkt dziesiąty podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2023 rok. Punkt jedenasty podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w 2023 roku. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych zamieszkujących w gminie Adamówka. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Punkt 15. Sprawy różne i wolne wnioski. I jako punkt 16. Zakończenie obrad. Czy uznają panowie przedstawiony porządek obrad, czy też będą inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnym punktem jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Zamykam głosowanie. Za protokołem z ostatniej sesji głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 4. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Informacja pana wójta gminy z okresu między sesjami. Proszę pana wójta o przedstawienie informacji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ostatnia sesja odbyła się tak naprawdę niedawno, bo w połowie listopada i w zasadzie dzisiejsza sesja głównie jest spowodowana zmianami w uchwałach podatkowych. W zasadzie pierwotne założenie było takie, że te zmiany miały dotyczyć tylko i wyłącznie
sposobu zapisania wchodzenia uchwały w życie. Natomiast no, w międzyczasie wynikła sprawa jeszcze stawek podatkowych, także po prostu uchylimy wszystkie uchwały podatkowe podjęte i przyjmiemy również nowe stawki podatkowe. Natomiast oprócz tego kontynuowana jest realizacja no, największej naszej inwestycji, czyli budowa Domu Kultury w Adamówce. Może podam kilka takich ciekawostek dotyczących tego obiektu. A więc jest to obiekt, do którego wybudowania będzie zużyte ponad 80 ton stali, ponad 1000 kubików betonu, no powiedzmy, a jeżeli chodzi o wykończenia, to samych sufitów akustycznych będzie ponad 1300 metrów kwadratowych. Powiedzmy, za 1000 kubików betonu można by zrobić 2 km 5-metrowej drogi o nawierzchni 10 cm. To takie przybliżenie kilku informacji dotyczących tego obiektu. W tym okresie mieliśmy również wizytację z kuratorium dotyczące uchwały o zamiarze likwidacji filii szkoły filii w Cieplicach Szkoły Podstawowej w Adamówce i uzyskaliśmy już pozytywną opinię kuratorium co do tego zamiaru. No zresztą no, liczby tutaj no, są no, nieubłagalne. No, przy okazji też wyszło, że tak naprawdę nie możemy mieć tego, co mamy w Krasnym. Dlatego, że to są klasy zamiejscowe, które nie mogą funkcjonować bez kierownictwa. Czyli dla tych 5 uczniów zgodnie z prawem powinien być jeszcze kierownik filii. A poza tym to klasy zamiejscowe nie mogą być poza miejscowością szkoły macierzystej. No chyba, że tak jak w przypadku Cieplic była to filia. No musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wymagania dotyczące spraw formalnych związanych z funkcjonowaniem oświaty no są coraz rygorystyczniej przestrzegane. Także no tak, tak to wygląda. No ale mówię, cieszymy się, że jest pozytywna opinia, bo bez tej pozytywnej opinii co do tego zamiaru nie można by było tej filii zlikwidować. Teraz będziemy musieli wszystkich rodziców, zarówno dzieci uczęszczających do szkoły macierzystej, czyli w Adamówce, jak i do szkoły filialnej o tym zamiarze poinformować. Dziękuję, bo tak jak powiedziałem, to był bardzo krótki okres. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie informacji. Czy są pytania co do przedstawionej informacji przez pana wójta? Nie widzę żadnych pytań. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na preferencyjny zakup węgla. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Proszę państwa, więc my mamy jako dostawcę wyznaczony węglokoks, który z nami może podpisać umowę tylko na cały sezon grzewczy, czyli do końca kwietnia 2023 roku. W związku z tym konieczna jest zgoda rady na zaciągnięcie przez wójta gminy Adamówka zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2022 do kwoty 150 tysięcy złotych z przeznaczeniem
na realizację zadania sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy Adamówka. Środki finansowe, o których mowa w paragrafie 1, zostaną ujęte w budżecie gminy Adamówka w roku 2023. Zobowiązania, o których mowa w paragrafie 1, zostaną pokryte w 2023 roku w kwocie 150 tysięcy złotych z wpłat mieszkańców gminy Adamówka i wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są pytania co do projektu uchwały? Proszę bardzo pan. To znaczy to nie będzie dług, dlatego że to jest zobowiązanie, które zostanie pokryte z wpłat mieszkańców. Więc tu sytuacja wygląda w ten sposób, że my podpisujemy umowę. Ta uchwała jest potrzebna do podpisania umowy z Węglokoksem. Następnie sukcesywnie, zgodnie z deklaracjami mieszkańców, będziemy zamawiać poszczególne partie tego węgla. Termin płatności jest 60 dni dla gminy. Kupować go będziemy po 1500 zł za tonę. Obsługą sprzedaży będzie się zajmował GS Sieniawa i będzie sprzedawał po 2000 zł. W związku z tym no, my nie będziemy tutaj żadnych pieniędzy przeznaczać z budżetu gminy. Czy są jeszcze inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 9/62/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na preferencyjny zakup węgla. Czytamy dalej treść uchwały. Czy otwieram jest głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. O przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie poproszę pana wójta. W paragrafie pierwszym proponujemy zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 505 273,50 zł. I całość w dochodach bieżących i składają się na to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty rekompensat i dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych. 211 453,50 zł. I w tych podmiotach wrażliwych na terenie naszej gminy, jeżeli chodzi o nasze jednostki organizacyjne, to mamy szkołę podstawową w Adamówce i filię szkoły podstawowej w Cieplicach. Filię oczywiście tej szkoły w Adamówce. I środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych 153 820 zł. Wpływy z dochodów z wpłat mieszkańców na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 150 tysięcy złotych. Przy czym no, to jest kwota, która jest zaplanowana tak no, myślę, że mocno na wyrost, chociaż no, być może, że rzeczywiście no, trochę tego węgla jeszcze w tym roku kupimy i sprzedamy. I w paragrafie drugim zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o 510 273,50 zł. Z tego wydatki bieżące o 505 273,50 zł, w tym zakup węgla i peletu drzewnego do szkoły podstawowej w Adamówce 18 927,07 zł. To są środki, które właśnie ta szkoła otrzymała jako ten podmiot wrażliwy w takiej wysokości. To jest 40% różnicy w kosztach zakupu paliwa
w roku 2022 w stosunku do wybranych 2 lat z ostatnich 3. I z tego obliczane jest 40%. Przy czym chcę powiedzieć, że akurat szkoła nasza zaopatrzyła się w węgiel, szkoła w Adamówce, w węgiel, no można powiedzieć jeszcze po starych cenach, stąd ta różnica nie była duża, no ale oczywiście to tylko się cieszyć z tego, bo tak jak powiedziałem, ta rekompensata jest w wysokości tylko 40%. Pelet, więc tak, pelet, z peletem nie mieliśmy zapasów, natomiast pan dyrektor kupił 10 ton owsa. I szkoła w Cieplicach jest ogrzewana owsem. Podobno tam mają teraz dodawać też pelet, bo uważają, że za mało energii. Ale no na pewno nie jest 3 razy mniejsza. Ale jest 3 razy tańszy, tak. No właśnie. No i przede wszystkim, jak tutaj panowie rzucaliście wcześniej, że nie ma zbytu na zboże, no to jest. Jest. I dzięki temu będzie wyższa cena na rynku. Bo im większa podaż, tym lepsza cena. I wypłaty rekompensat i dodatków dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania 190 740 zł. Wypłaty dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania 143 820 zł. I zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 150 000 zł. I wydatki majątkowe 5 000 zł to budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Adamówce 5 000 zł. I zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2022 o 5 000 zł. I to są wydatki majątkowe. I jest to zmniejszenie środków, które były wcześniej przeznaczone na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na dzienny dom pomocy w Cieplicach o te właśnie 5 000 zł. Szczegółowe kwoty zmian ujęte są w załącznikach do niniejszej uchwały i wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 9/63/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. A więc w paragrafie 1 postanawia się obniżyć średnią cenę skupu żyta przyjętą jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2023 roku, a ogłoszoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023. Z kwoty 74 005 zł za jedną dekatonę do kwoty 65 zł za jedną dekatonę. Cena skupu żyta określona w paragrafie 1 ustęp 1 uchwały służy do obliczenia podatku rolnego na rok 2023.
traci moc uchwała numer 8/55/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 listopada 2022 roku. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Nadzór nad realizacją uchwały zleca się Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni. Uchwała wchodzi w życie. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 9/64/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większą liczbą głosów. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Więc w paragrafie 1 określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości w następujących wysokościach. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 67 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5 zł i 79 groszy od 1 hektara powierzchni. Tu podkreślam, że to w tym podpunkcie B to jest stawka maksymalna i zawsze taka była. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 30 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,81 od metra kwadratowego powierzchni. Tutaj też stawka jest maksymalna. I w punkcie drugim od budynków lub ich części mieszkalnych od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej jest stawka maksymalna 1 zł, dlatego że one są w innej uchwale zwolnione. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,80 od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 13 zł i 47 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 3,40 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 5,60 od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Od budowli
2% od ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 3 i ustępy 3 do 7. Traci moc uchwała numer 8/56/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 listopada 2022 roku. Nadzór, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Nadzór nad realizacją uchwały zleca się Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa gminy Adamówka. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania co do projektu uchwały? Panie wójcie, ta podwyżka została naliczona tutaj według rozmów, takie, które tutaj były przed chwilą. No, dziękuję bardzo. Czy są inne pytania? Nie widzę innych pytań. Uchwała numer 9/65/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2023 rok. O przedstawienie projektu uchwały w sprawie zwolnień poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w tej uchwale, jeżeli chodzi o tę uchwałę, to te zwolnienia zostają takie, jakie są, tylko że w uchwale numer 8/57/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 listopada 2022 roku, paragraf 4 otrzyma brzmienie, że otrzymuje brzmienie właśnie uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Przypomnę, była ten paragraf czwarty, był uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 9/66/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2023 rok. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w 2023 roku. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Więc akurat tą uchwałę państwo macie w całości przed sobą, bo zresztą tutaj za dużo jest liczb, żeby je w inny sposób przedstawiać. Jeśli można, to może nie odczytujmy, bo wszyscy macie. One mają stawki w stosunku do roku ubiegłego podniesione wszystkie o 5%. Czyli zgodnie z umową. Czy są jakieś inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 9/67/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia
5 grudnia 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w 2023 roku. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 4. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok. Proszę pana wójta może o przedstawienie projektu. Więc jeżeli chodzi o projekt tej uchwały, to chciałbym powiedzieć, że on jest no taki sam, jak był na poprzedniej sesji, z tym, że wysokość środków planowanych na realizację programu to jest planowana kwota, wynosi na wspieranie powszechnianie kultury fizycznej 140 tysięcy złotych, kultura i sztuka 100 tysięcy złotych, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, taka jak była, 77 816 zł, to jest dowóz dzieci niepełnosprawnych. Turystyka i rekreacja, 10 000 zł. Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, też 10 000 zł. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś inne pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych 3, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych zamieszkujących w gminie Adamówka. Poproszę pana sekretarza o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, paragraf pierwszy uchwały. Określa się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu służącą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w przypadku, gdy dowóz wykonują rodzice ucznia w wysokości, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie artykułu 34a ustęp 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 5/42/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Adamówka na rok szkolny 2022-2023. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały lub inne propozycje? Proszę bardzo, pan wójt. Ja może tutaj wyjaśnię, jeżeli chodzi o tą uchwałę, to tutaj no, diametralnie zmieniły się przepisy. Jak panowie pamiętacie, uchwałą Rady ustalaliśmy średnią cenę paliwa na terenie naszej gminy na rok szkolny właśnie 22-23. No i to po prostu była cena, jaka była na naszych stacjach benzynowych i my rodzicom, którzy dowozili we własnym zakresie dzieci niepełnosprawne,
do placówek oświatowych, zwracaliśmy koszty paliwa. Tam był specjalny sposób liczenia. Natomiast w tej chwili to się zmieniło i będziemy płacić za kilometr dowozu. Specjalnie jest tutaj ta stawka określona w taki sposób, iż jak się będą zmieniać przepisy, które mówią o tej właśnie stawce, czyli to jest dokładnie w ustawie o transporcie drogowym, przy czym to jest regulowane rozporządzeniem chyba tam odpowiedniego ministra. W każdym razie ta stawka w tej chwili wynosi, jeżeli się nie mylę, 81 albo 89 groszy za kilometr. Przy samochodach o pojemności powyżej 900 cm sześciennych. Silnika oczywiście. Także no, tu jest taka istotna zmiana. Przy czym Rada Gminy, to też, żeby Rada Gminy może ustalić dowolną stawkę. To jest stawka minimalna. My przyjmujemy tą minimalną. Zresztą no, muszę powiedzieć, że powiedzmy pracownicy, którzy korzystają z prywatnych samochodów do celów służbowych, są rozliczani po 70 groszy za kilometr. Czy w tej chwili z naszej gminy dowozimy, czy tylko przygotowujemy takie... Nie. Są dowożone dzieci i to też nawet daleko. Nie. To ryczałty. Nie mówię o jazdach ryczałtowych po terenie gminy, tylko mówię o wyjazdach służbowych prywatnym samochodem. Natomiast. Przepisy się nie zmieniają. Może mieć. Każdy pracownik samorządowy może mieć maksymalnie 300 km miesięcznie. Znaczy no, w przypadku gajowych to jest akurat no, uzasadnione, bo jednak tych jazd jest dużo, natomiast tu nic nie zmienimy, bo to jest taki przepis ustawowy. Nie, no tu akurat przyznaję panu radnemu rację. No jednak my mamy specyficzne lasy, one są rozrzucone. Chcę powiedzieć, że my nie wszystkim się chwalimy, ale to już dawno została zredukowana liczba etatów. W tej chwili mamy tylko dwóch gajowych. W związku z tym no jednak ten obszar jest duży. Pewnie, że to nie są takie obszary, jakie są w nadleśnictwach, ale tam to są zwarte kompleksy, a u nas są porozrzucane i to bardzo mocno. Mam bardzo dużo jazdy. Byłbym za tym, żeby w jakiś sposób. Ja też byłbym za tym, żeby jakoś przepisy prawa się zmieniły, ale to są przepisy państwowe, a nie samorządowe. Także kiedyś po prostu te ryczałty mogły wynosić na jazdy lokalne 500 km, później zmieniono na 300 i to w przypadku no, niektórych stanowisk no, jest utrudnieniem. Dziękuję. 200 zł to jest pół baku paliwa dzisiaj. Ja bym prosił, że jeżeli ktoś z Państwa zabiera głos, żeby mówić do mikrofonu. No, taka jest prośba też mieszkańców. Czy ktoś z Panów jeszcze tutaj w tej sprawie chciałby zabrać głos? Ja bym dodał to, żeby było wiadomo, że
że jest to stawka minimalna, ale ona jest wystarczająca. To przechodzimy więc do głosowania. Uchwała numer 9/69/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych i zamieszkujących w gminie Adamówka. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. W sprawie pomników przyrody poproszę o przedstawienie projektu uchwały pana sekretarza. Panie przewodniczący, panowie radni. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Rada Gminy uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym wymienione są ustanowione pomniki przyrody. Myślę, że nie będę ich odczytywał, dlatego że tych pomników jest 81. Są to głównie dom przypułkowy, wiąz przypułkowy i sosna zwyczajna. Panowie radni otrzymali projekt tej uchwały, więc myślę, że można się zapoznać bez odczytywania. Słyszę, że jest jeszcze bóg zwyczajny. Jest rzeczywiście. Mapy przedstawiające położenie pomników przyrody określa załącznik numer 1 do uchwały. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Nadleśnictwo Sieniawa w Sieniawie. Szczególnym celem ochrony pomników przyrody jest zachowanie wartości przyrodniczych, naukowych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych. W stosunku do ustanowionych pomników przyrody w ramach ochrony czynnej ustala się możliwość wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających, zabezpieczenia ubytków i ran powierzchniowych pnia. W stosunku do pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy. Po pierwsze, niszczenie, uszkadzania lub przekształcanie obiektu, obszaru. Punkt drugi, wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem prac związanych z budową, odbudową, utrzymaniem, remontem i naprawą urządzeń wodnych. W punkcie trzecim, uszkadzania i zanieczyszczenia gleby. Punkt czwarty, dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, wodnej i leśnej. Punkt piąty, zmiany sposobu użytkowania ziemi. Punkt szósty, umieszczania tablic reklamowych. W paragrafie szóstym uchwały zakazy, o których mowa w paragrafie piątym, nie dotyczą prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę przyrody, prowadzenie akcji ratowniczych, zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa i realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony. Paragraf siódmy uchwały. Wykonanie powierza się wójtowi gminy. I paragraf ósmy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Dziękuję bardzo, panie sekretarzu. Otwieram dyskusję. Czy są pytania co do projektu uchwały? Proszę bardzo. Przygotowanie takiej uchwały
nie jest proste. To znaczy, to nie w sensie, że z naszej strony, tylko do nas wpływają te dokumenty z nadleśnictwa i później nawet przewodnictwo tam nie o wszystkim wie, to się toczą długie uzupełniania, różne wymagania są stawiane, no ale możemy się cieszyć, że Rada dzisiaj formalnie może podjąć tą uchwałę, bo rzeczywiście tych pomysłów przyrody właśnie dużo jest bardzo dużo i na pewno tutaj pana radnego propozycja jest bardzo słuszna, bo żebyśmy wiedzieli, co w tych lasach mamy. Bo najczęściej to słyszymy, że leśnicy nie zbierają, tylko wycinają. Natomiast no, jest mnóstwo właśnie takich ciekawych drzew, które no po prostu nie zostają, bo tutaj widać co. Natomiast no, chcę tutaj też podkreślić, że bardzo tutaj ważna jest rola Rady, bo to, co pan tutaj też czytał, że można pewne rzeczy wykonywać, zabiegi emocyjne, ale po uzgodnieniu z organem ustanawiającym, czyli z Radą Gminy. Oczywiście kiedyś mieliśmy taką sytuację, że była pielęgnacja jak wprowadzona takiego drzewa, to nadleśnictwo przygotowuje odpowiednią dokumentację, ale formalnie, że to można przeprowadzić, zatwierdza Rada Gminy, bo Rada Gminy jest tym organem, który ustanawia te pomysły przyrody. To jest bardzo chwalebne, ja tak mówię trochę na wyrok, ale myślę, że tutaj panowie radni nie będziecie mieć wątpliwości, jaką podjąć decyzję. Panie Wójcie, przyrody znajdują się tylko w lasach gminnych lub państwowych, czy na działkach prywatnych również? No, dziękuję. No właśnie do tego zmierzam, czy taką ustawą nie zablokujemy komuś jakieś tam nieraz inwestycji na tym. Ja mam pytanie, czy te pomniki są jakoś oznaczone, czy tam są jakieś ścieżki do nich, czy po prostu, czy są jakieś płoty, ale będą dopiero. Będą, bo to dopiero. Ja wiem. I jakieś ogrodzenie wkoło tego drzewa? Nie. Bo, na przykład, bo są takie już w Majdanie na przykład, są oznaczone. Ale mają jeszcze ogrodzenie, taki dom jest. Nie, on jest w lesie, jest nowy, w tej chwili nowe ogrodzenie nadleśnictwo zrobiło i po prostu też... To jest jakiś tam względ. Natomiast no nie może być, bo proszę Państwa, będzie to mogło być dopiero po podjęciu uchwały W uchwale te pomniki są oznaczone współrzędnymi geograficznymi, także polecam taką zabawę, po współrzędnych można odszukać. Dokładność jest, tak, świetna zabawa. Mamy tu propozycję od pana
leśniczego. Pan leśniczy nas tutaj na wiosnę zabierze i nam wszystko tutaj pokaże. Myślę. Będzie przewodnikiem, no właśnie. Proszę panu, ja przepraszam, bo czas ucieka. Czy w sprawie projektu uchwały konkretnie jeszcze jakieś pytania? Nie widzę więcej pytań. Otwieram głosowanie. Uchwała numer 9/70/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowania. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z państwa ma jakąś sprawę, a chciałby przedstawić jeszcze dzisiaj na forum rady, proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę do mikrofonu. Gwarantowaliśmy środki na tą spółdzielnię AS. Czy ma pan jakieś tam wiadomości, jak właśnie, jaki jest bilans tej spółdzielni? Dziękuję. Ale... No. Na pewno to zabezpieczenie, które jest, nic na to nie wskazuje, żeby musiało być uruchomiane. Teraz na przykład spółdzielnia będzie realizować projekt organizacji ruchu na terenie naszych dróg. No do ustawienia jest prawie 100 znaków. Także no, natomiast no, podstawowa działalność to działalność gastronomiczna. Gorzej jest z tą działalnością powiedzmy w zakresie zieleni. No. Ale też pewne zadania są realizowane. Place zabaw zostały wyremontowane. Ogrodzenie i przygotowanie, przestawienie placu zabaw w cieplicach przy szkole, ogrodzenie instalacji fotowoltaicznej tym, co było kiedyś ogrodzeniem placu zabaw. No, w każdym razie na pewno w zakresie działalności tej gastronomicznej to po pierwsze poprawiła się zdecydowanie jakość posiłków. No i spółdzielnia bardzo dużo realizuje zleceń poza jednostki organizacyjne gminy. Na przykład posiłki dla firmy i podwykonawców, którzy robili drogę w cieplicach. Tutaj z tego, co się zorientowałem, to też
Karpatbud zamawia też posiłki dla pracowników. No w tamtym roku na przykład przed świętami sprzedano różnych dań świątecznych za 10 tysięcy. A to no wszystko się jak gdyby rozkręca. Także to jest akurat pozytywne. Ja skoro jesteśmy przy Asie, to dzisiaj akurat oglądałem ten las za kościołem, co tam bobry dobrze się zadomowiły, bo nawet widziałem, jak skakał do wody, bo mnie wcześniej nie zobaczył niż ja jego. Była godzina 10:20. Bóbr sobie siedział koło olchy i skubał sobie ją. Dzisiaj przed południem. Tylko zobaczył mnie wcześniej, tylko widziałem, jak skakiwał do tego stawu. To jest chyba po tej stronie co kościół. To już należy do gminy, czy to jest jeszcze parafialne? Nie wiem, wójt. Ale chodzi o to, że jeżeli to jest prawdopodobnie chyba już gminne. Nie. Że trzeba budują tamę w poprzek stawu. Tak już kilka metrów jest. A akurat spółdzielnia czyściła przystanek. Że jak oni przyblokują tą tamę, to ten przystanek pójdzie na Dobropol. I trzeba, po prostu chodzi o to, czy tam trzeba by było coś, czy koparkę zwykłą, żeby to jakoś tą tamę rozwalić. Ale rano będzie znowu to samo. Jak nie będą mieć z czego zrobić, Tak, przy rzepakach wszystkiego, ale trzeba, no nie można rąk rozkładać, że się nie da nic zrobić, no przynajmniej tak przy samej wiosce. Ale to jest naprzeciwko drogi, co za drogą ludzie mieszkają w biały dzień. Państwa, czy jeszcze jakieś sprawy, jeszcze jakieś inne sprawy? Nie widzę już. Nie widzę już więcej spraw. Proszę Państwa, skoro już nie ma więcej spraw, w związku z tym, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, chciałem życzyć wszystkim Państwu i mieszkańcom naszej gminy przede wszystkim zdrowia, wesołych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Niech narodzony Jezus błogosławi wam i waszym rodzinom w nadchodzącym nowym roku. Chciałem serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej sesji panu wójtowi, panu sekretarzowi. Dziękuję serdecznie wszystkim radnym, pani protokolna tutaj i pracownikowi gminy, który obsługuje Radę Gminy od strony elektronicznej. Dziękuję bardzo i dzisiejszą sesję uważam za zakończoną. Dziękujemy.